Siemanko wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was bardzo serdecznie w nowej sesji nagraniowej z gry Ratchet & Clank. A raczej witam was w Let's Play z Zagrajmy w Ratchet & Clank na PlayStation 3. No i cóż, dzisiaj sobie dalej kontynuujemy z Gambling Base i mam bardzo opłakany stan, jeżeli chodzi o nanotech. A mówiąc o nanotechu, jest bardzo jedna i ciekawa rzecz, ale o niej powiem za niedługo, tylko najpierw sprzątnę tego gościa, bo nie licho mnie on wkurza. No, dziękuję. Przymknę sobie drzwi, ponieważ pewnie słyszeliście to piszczenie i tak dalej. A wolę, żebyście tego nie słyszeli, bo tam pies się bawi zabawką. A jeżeli trzeba będzie, to mu nawet ją skonfiskuję, żeby nie było piszczenia w tle. No i tak. O kurde, co to za piesek? Co on tutaj odwala? Dobra, piesek się uspokoił, a my możemy kontynuować, więc generalnie, co chcę wam powiedzieć, to to, że zacznę może od takich mniej organizacyjnych rzeczy, ok? Więc pewnie jesteście ciekawi, dlaczego tutaj zaczynamy, dlaczego nie zaczynam od tego miejsca, gdzie ostatnio skończyłem. Otóż nie zaczynam od tego miejsca, którego ostatnio skończyłem, dlatego że, jakby wam to powiedzieć, gra jakby zaczęła od początku całe Gambling Base, tylko z tą różnicą, że teraz miałem tak naprawdę wszystko poczyszczone do właśnie tego oto momentu, w którym teraz jesteśmy. A mówiąc o nanoteku, jest jedna rzecz, o której zapomniałem na pewnej planecie, mianowicie na Orkson. Dzisiaj między innymi będziemy robili backtracking do Orkson. Bo zapomniałem o nanoteku, bo jest upgrade nanoteka. Ja wam pokażę, w którym dokładnie miejscu. I aż mi trochę wstyd, że zapomniałem o tym, bo wiecie, bo obok tego przechodziłem przecież. No ale no niestety. Są rzeczy, o których czasami no można nie pamiętać i mam nadzieję, że tam będę miał możliwość dalej dostania się. Że to nie była tylko jednorazowa podróż. Ale wątpię w to, ale wiecie, muszę być przygotowany nawet na najgorsze. Dobra, sprzątnęłem tych oto ziomków. Oh no. Zapomniałem o tym, że tutaj są te dwa statki przecież. Nara, Devastator mamy. Dobra, sprzątnięci są. Teraz możemy pójść dalej. Tam chyba nas nie było ostatnim razem. Tutaj w sensie. Tutaj na 100% nas nie było. A przynajmniej mnie nie było. No wiecie, o co chodzi. Mnie i Ratcheta nie było tutaj. O, ammo do blastera przyda się. Oczywiście, of course. Mamy prawie 20 tysięcy śrubek, tak by the way. To jest fajne. O kurde, oni tutaj są. Da się tutaj jakoś dostać, żeby ich ten? Myślę, że to jakaś platforma jest, dobra. Aha, czyli mnie teraz będzie spawniło przy tej sekcji, okej. Więc albo możemy tutaj pójść, a nie, tutaj nie, czyli tylko tutaj możemy iść, okej. Zatem jedźmy windą.
Oh no, oh no, oh no! Najgorzej, ile ich tu jest! O kurde, no co jest? Kurde, to jak ja mam to zrobić? Ja będę musiał chyba tutaj stanąć w miejscu i tych zaciupać. Kurde, jak się tam do nich dostać? Teraz jest. To jest teraz dobre pytanie. A, no chyba, że tak. Okej. Okay. Tak też jest możliwe. No mówię, sorki, że ja teraz nic nie mówię, ale... Na razie nie wiem, co tak za bardzo mogę tutaj komentować, bo... Już wam mówiłem odnośnie tego, że... Nasza obecna planeta jest naprawdę bardzo ładna graficznie i generalnie soundtrackowo. Zresztą jak każda planeta, ponieważ każda planeta jest fajna na swój sposób. A mowa tutaj oczywiście teraz o Game League Base, które aktualnie robimy. I teraz... Dobra, oni się tutaj zebrali. Jezus Maria, jakie grono tutaj tych. Jezus Maria, ile ich tutaj jest? Więcej was matka w domu nie miała? Ludzie kochani. Mamy Pyro Sector? Dobra, jest. Wszystkich tutaj spalimy żywcem. Mamy już 20 tysięcy śrubek, nice, ale to było trochę do przewidzenia, biorąc pod uwagę, ile tutaj wrogów jest. I tak szczerze, póki co mi idzie tak dobrze, że nie trzeba nic edytować, to jest cool. Of course. Co jest ich tak dużo? WTF? Chyba już wiem, od czego to zależy. One się spawnią dlatego, że tutaj są te. Już kumam. Trzeba będzie te co się zniszczyć. Wtedy one się nie będą spawnić chyba. O ile tak to dobrze ja rozumiem. A pewnie to źle rozumuję, więc no. Bomb glow. No, a może by bomb glow ten. No i super! No i super, kurde, no co tutaj dużo mówić? Dobrze poszło. Teraz co, musimy iść tutaj i co wtedy się stanie, jak pójdziemy tutaj? Polecimy do góry, okej. Ratchet. Come and get me, hero! Perhaps we could obtain a ship in there. Great idea! Let's go! Więc mamy teraz konfrontację z bossem. Okej. Okay. Ej, powiem wam szczerze, tak sorki, że ja
mam momenty takie ciszy i tak dalej, ale jem sobie tutaj przy okazji śniadanie. Bo tak znowu oczywiście muszę zacząć nagrywać się, kiedy od razu wstanę. Ale wam powiem jedną rzecz tak szczerze. Ta konfrontacja mi mocno przypomina konfrontację z, jakby walczył z Engine'em w Crashu trójce. Tak szczerze. Dosłownie identyko. To jest dosłownie doktor Engine. Albo nie wiem, nazwę to Kapitan Quark Engine. To będzie dobre, kurde. Fajnie byłoby to za pierwszym razem zaliczyć, nie powiem, że nie, ale raczej są marne szanse, biorąc pod uwagę, że chyba źle zacząłem tą konfrontację z nim, ale no niestety, nie można mieć wszystkiego, moi drodzy. Czasami trzeba po prostu się poświęcić w imię nauki i w imię doświadczenia. I wszystko się nagrywa? Tutaj się gameplay nagrywa i głosik też się nagrywa. Super, świetnie. No ale tak to, kurde, opowiadajcie, jak tam u was w szkółce. No bo już kiedy ja to nagrywam, jest 4 września. I jest to prawdopodobnie już, tak jak wspominałem, ostatnia sesja z Ratcheta. Bo już tam naprawdę niedużo tej gry zostało. I chciałbym dzisiaj wszystko na jednym posiedzeniu przejść. Chciałem już tą konfrontację z Quarkiem ostatnim razem zrobić, no ale czas mnie trochę gonił, jak pamiętacie zresztą. O ty kurde, ty się tak bawisz. Aha, okej. No to spoko. No trochę HP mi zjadło, że tak powiem. Ale się nie poddajemy. Na razie nie widzę sensu edytować, więc póki co tego nie robię. Ale patrzcie, ile mu HP skosiliśmy. Jezus Maria, przecież ja myślałem, że Quark będzie bardziej wymagającym bossem, a on tutaj taki nie jest w sumie. Jakby żeśmy już mu połowę HP zjechali. Matko bosko, kurde. Ja się cieszę, nie no, nie powiem, że nie. Ja się będę cieszył, ponieważ kurde, to tylko oznacza, że boss nie jest jakiś taki kurde trudny, tylko jest no żałośnie łatwy. No nie ukrywajmy tego. Nazywajmy rzeczy po imieniu w tym wypadku. O, o, o. Ale kurde, wcześniej nie chciało mi się pokazać ten jego HP i tak dalej, że faktycznie z nim walczymy. Tak jakby ta cała walka nie chciała się zaliczyć, że wiecie, że jakby gra pomyślała przez chwilę, że hej, nie walczysz z Quarkiem. Despite my earlier criticism, I must admit, your pirating skills are improving. I knew you'd come around. But that has not helped us locate Drek. Come on, Clank, can't you just once relax and enjoy a little success? Hey, you want to catch Drek? Bet you this baby can do it. This is Darla Gratch reporting live from Gorda City. This once peaceful planet is being torn apart today in an unprovoked attack.
It now seems certain that Supreme Executive Chairman Drek will not be dissuaded in his efforts to destroy the galaxy for his own selfish needs. All hope certainly seems lost. Darla Gratch, Channel 2 News. Yes, I know. It is worse than I expected, too. Look, maybe you were right. This is a lot bigger than you or me. I was really selfish focusing on Quark. It is not too late to stop Drek. Hey, yeah! We've got this new ship! Let's go get him! Now you are talking. Więc tak. Żeby nie było, moi drodzy. Quark żyje. To, co przed chwilą widzieliście, to nie było tak, że on se spadł i o, ola Boga, kurde, rozbił się i już Quarka nie zobaczymy. Nie. Quark żyje i spadł on na naszą następną planetę, czyli na planetę Oltanis. Zresztą przed chwilą była cutscenka, gdzie tam była ta reporterka, która znajdowała się właśnie na planecie Oltanis. Warto też wspomnieć, że Drek mocno sparaliżował Oltanis, co mogliście zobaczyć na cutscence. Ano, i w końcu Ratchet z Clankiem się pogodzili, więc jej, mamy powód do świętowania! I tak, mamy możliwość teraz polecenia sobie na Oltanis, ale my tego nie zrobimy. Nie zrobimy tego dlatego, że musimy powrócić do Pokitaru oraz do Orkson. A na początku wolałbym na Orkson wrócić, ponieważ tam mamy właśnie nanotek, o którym już wam niejednokrotnie wspominałem. Więc pozwólcie, że zrobię teraz edit. I zobaczymy się w momencie, kiedy będę przy tym automacie, czy tam, wiecie, tam gdzie po prostu jest nanotek. Okej, jesteśmy z powrotem. I proszę teraz, kupujemy za 4000 śrubek premium nanotek. Więc w taki oto sposób mamy zamiast czterech, pięć kulek zdrowia, tak, dokładnie. Więc zarobiście! I trochę zwaliłem sprawę, ponieważ zamiast pójść sobie tutaj tak o, ponieważ mam możliwość sobie pójść tutaj tak o, to ja sobie troszeczkę poszedłem naokoło. Więc będę miał co wycinać w trakcie montażu, of course. Ale dobra. To by było na tyle i teraz myślę, że robimy powrót jeszcze do Pokitaru. Bo jak pamiętacie, na Pokitaru mamy przekazać temu małemu ziomkowi z BTS Ranitarium. Więc let's go! No dobra, jesteśmy obok tego ziomka, no i teraz przekażmy mu Ranitarium. Perfect! This is precisely what I need! You will bring me more Raritanium. You can't be serious. Well, I tried. Więc mamy Persuader. O, i mamy kolejną trofkę. Już trzecią, kurde, dzisiaj. Fajnie, fajnie. Nawet nie zdążyłem przeczytać tej trofki. Ale ta. Jestem, że tak powiem, zadowolony. Więc... Oj, kurde, co jest? Czemu wpadłem ten do wody? Halo, halo, Ratchet, ratuj się, bo cię zaraz ryba zje. Ale tak, pokrótce, Persuader to był bodajże gadżet, który przeceniał ci niektóre rzeczy w sklepiku. Tak, przynajmniej z tego, co ja pamiętam. Ale jeżeli sprawdzę dokładnie informacje odnośnie Persuader, to będę mógł wtedy powiedzieć wam stuprocentowo, czy miałem rację. Tak, on wycenia wszystkie przedmioty w sklepiku, więc miałem rację. No, musiałem się tutaj, że tak powiem, na spokojnie to sobie przeanalizować. Więc skoro już mamy zaliczony powrót do Pokitaru oraz do Orkson, więc teraz oficjalnie, moi drodzy, oficjalnie, będę musiał to jeszcze raz podkreślić, ale oficjalnie zaczynamy już trzeci akt gry, czyli ostatni akt gry. I ruszamy na planetę Oltanis.
Of course. Clank? Clank? Come on, wake up! Captain Quark? No, goofball. It's me, Ratchet. What happened? You got toasted by lightning. This place is having one heck of a storm. You won't be safe out there. I'll be right back. Okej, okay, jesteśmy sobie na planecie Oltanis. Sorki, że tak w takiej ciszy przez chwilę. No ale ja muszę mieć to standardowe swoje coś, że musicie sobie chwilę posłuchać soundtracku. I swoją drogą, to jest bardzo przykry widok, bo jestem w stanie ocenić, że planeta Oltanis to jest troszeczkę taki obraz nieszczęścia, smutku, żałości oraz... no, czegoś, co jest przykre bardzo. Zobaczcie, jaki mamy tutaj klimat. Pada deszcz, wszystko jest w ogniu. Widać, że tutaj wojna jakaś trwa i to nie jest za fajne, że tak powiem. Współczuję wszystkim, co tutaj... O, i widzicie, proszę bardzo. Persuader nam przecenia. Taslaklav, nie wiem, co to jest w ogóle, ale okej. O, Visi Bomb Gun jest za 10 tysięcy. Może go kupię w sumie, nie wiem. Słyszałem różne rzeczy na temat Visi Bomb Gun. Ale nie wiem, czy opłaca się go kupować. Tak czy siak, jak już wspominałem, to jest dosłownie obraz przykrego, czegoś bardzo przykrego i smutnego wręcz. No ale dobra, zejdźmy sobie na dół. Zobaczmy, co tu ciekawego będzie. Bo chyba tutaj muszę się udać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Klank póki co został, ponieważ Klank jakby... nie wiem. Klank jakby troszeczkę stracił przytomność, czy coś takiego? Nie wiem, on tak spadł za mocno na ziemię i troszeczkę się mógł uszkodzić. Nie wiem, czy mam iść tutaj tak szczerze. Bo nigdzie... kapitana Quarka nie widzę. A trochę nie powiem, że nie zaczynam się obawiać. No, ale jak widzicie, teraz mamy jeden pasek zdrowia więcej. I to mi się podoba. O la 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 la. Ja jak zwykle muszę na pałę lecieć, bo to jestem ja, że tak powiem. No i na razie tutaj powiem wam szczerze, że Quarka nie widzę w żadnym wypadku. I nie wiem, czy ja czasem nie robię teraz w złej kolejności misję. Bo powinien gdzieś on tu być. Chyba. Mówię, nie pamiętam. Gram... widzicie, ja tutaj gram bardzo na ślepo. Bo nie gram z żadnymi poradnikami. Ja tutaj ten gameplay, co widzicie, to jest dosłownie autentyczny gameplay. Bez żadnego tutaj oglądania wcześniej. Sam grę tak jakby na nowo poznaję. I to mi się bardzo podoba. Tak szczerze, poznawać tą grę tak, o, od nowa. Mówię, w Ratcheta jedynkę się bardzo mocno zagrywałem za dzieciaka, ale też teraz nie pamiętam niektórych rzeczy, ponieważ no... pamiętałbym bardziej i utrwaliłbym se to bardziej, gdybym pewnie przed tą grą ćwiczył, a jako, że ja nie ćwiczę przed tą grą, to właśnie widzicie, co widzicie. Że spadam w dół i potem jest obraz biedy z nędzą i smutkiem. I tak szczerze się zastanawiam, czy by czasem nie wyciąć trochę tego. A i jak widzicie, konsekwencja jest teraz taka, że gdy nie mamy
naszego klanka, to nie możemy się, że tak powiem, nie mamy tych wszystkich rzeczy, które mieliśmy, czyli wiecie, traster paka nie mamy, ani nic. Czyli praktycznie biegamy gołym ratchetem. No bo jak klanka nie ma, no to o czym my tutaj dyskutujemy? I teraz zdaję sobie z tego sprawę, bo tak teraz musiałem sobie to na spokojnie przeanalizować. I okazuje się, że chyba dobrze idę, no bo skoro klanka nie mamy, no to nie mamy gdzie indziej tak naprawdę iść, więc idę raczej w dobrym kierunku. No jedyne co pozostało, to to, że mamy Devastator, Bomb Glove i wiecie, te wszystkie rzeczy, które już mieliśmy, które są tak naprawdę zbędne, bo do tego klanka nie potrzeba.